Film stworzono dzięki wsparciu patronów. Dziękujemy wam, że z nami jesteście. Materiał ten jest przeznaczony dla osób dorosłych, ponieważ zawiera wulgaryzmy, opisy brutalnych scen, wizję niesprawiedliwego, fikcyjnego świata oraz suche żarty. Oglądasz na własne ryzyko. Dzień dobry, ja jestem Tomek, to jest Naturalne 20 i Duna. Finał planetarnej naszej tutaj, a właściwie pozaplanetarnej części kampanii. Ostatni odcinek, a przynajmniej takie są nasze aktualne założenia. No i zobaczymy. Niewiele chłopakom zostało do zrobienia, ale sytuacja na ostatniej sesji się, no cóż... skomplikowała to duże niedopowiedzenie, ponieważ Sal, w tym momencie, tak jak wspominałem ostatnio, czujesz wiatr we włosach, twoje ciemne, kręcone loki się rozwiewają gdzieś na tym zimnym powiewem, na tym zimnym wietrze. Lecisz w dół, prosto na ziemię z trzeciego piętra budynku, w którym właśnie był organizowany bal z okazji tych całych igrzysk, które tutaj miały miejsce. A będąc w powietrzu, widzisz te drobinki szkła, które gdzieś tam się wokół ciebie kłębią. Mason, ty siedzisz w infomarium, patrzysz przez okno, właśnie Wiktoria zakłada ci może jakiś bandaż, może szyję ranę. Słyszysz to huk pękającego szkła i widzisz tą szczupłą, ciemnowłosą sylwetkę, która wylatuje z trzeciego piętra i leci wprost na ziemię. Uderza w jakieś krzaki. Sal, słyszysz, bo ponieważ ten głos Gene Besserit, który do ciebie docierał jeszcze chwilę temu, on w tym momencie gdzieś wyparował, może właściwie mógłbym powiedzieć, że został wybity z ciebie przez uderzenie o twardy grunt. Coś ja bym amortyzowało ten upadek, no. Co byś chciał zrobić? Mam na sobie flip dart. Mhm. Ten flip dart powinien mieć nałożoną na niego substancję, tą taką paraliżującą, którą dostał Zid. Ja bym chciał, żeby ciało było jak najbardziej rozluźnione, jak uderzy. Żeby nie było napięcia, żeby, wiesz... nie stawiało oporu. Jasne, jasne. Rozumiem. Taktyka na chłopa wracającego z wesela, któremu nigdy nic się nie stało. Dobrze, dobrze, słuchaj. Znieczulić. Zadraśniesz się tym, gdzieś znieczulisz. Uderzysz o ziemię. Tak jak wspomniałem, coś odrobinę może zamortyzowało ten upadek. Dla ciebie mogło go zamortyzować. Ponieważ chwilę później... Mason, powiedz mi, co robisz. No krzyczę, że ktoś wyjdzie przez okno i pokazuje ręką mojej medyce, co się dzieje. Mhm. Jasne. Słuchaj. Wysłała pomoc. Dwa mrugnięcia dosłownie dzielą cię od tego, żeby zobaczyć nieco inną scenę. Ponieważ ty pokazałeś w stronę Sala, w stronę osoby, którą znasz, która właśnie gruchnęła o ziemię z dobrych 10 metrów. Myślę, że spokojnie to będzie z 10, 12 metrów. I tuż za nią, pół sekundy, sekunda później, widzisz kobietę, która wisi za oknem i wylatuje i leci wprost na ziemię. Głuche ciapnięcie
i spada tuż obok Sala. I ktoś wyglądał chwilę za oknem. Jakiś też ciemnowłosa sylwetka, ale jesteś za daleko, żeby zobaczyć w tym momencie dokładnie, kto to był. Szybko zniknął w oknie. A kiedy... Sal, kiedy ty uderzysz o ziemię, faktycznie, no cóż, zadrasnąłeś się tym flip dartem. Ta trucizna momentalnie zaczęła gdzieś w locie jeszcze działać, bo trasnąłeś się gdzieś może blisko jakiejś tętnicy, tak żeby to szybko zaczęło działać, no bo jednak dużo czasu nie ma. Mało czasu. Tak, i kiedy uderzasz o ziemię, coś chrupło, na pewno. To jakby to nie ulega wątpliwości, ale masz wrażenie, że chrupło mniej niż powinno. A przynajmniej na razie masz wzrok, chociaż mocno zamglony, mocno ci huczy w głowie. Nie czujesz bardzo swojego ciała, bo tak szybko to się rozeszło gdzieś po twoim organizmie. Stłumione głosy, ktoś krzyczy, co tam się dzieje? Szybko, podejdź, medyka, na litość boską, medyka! I po chwili... Obok twojej głowy, obok twojej twarzy właściwie, leży Katarina Oriat. Nieżywa. Jej głowa jest przekręcona o 180 stopni. Kark nienaturalnie wykrzywiony. Gdzieś tu z boku wystają kości. Jest połamana jak laleczka. I widzisz te jasne włosy, tą kanarkową sukienkę, w którą była ubrana, te ciemne, brązowe włosy, które w tym momencie poprzyklejały się do krwi, która gdzieś spływa jej z twarzy. I patrzy na ciebie. Ty patrzysz na nią, ale oboje nie możecie się ruszyć. To jest absolutnie obrzydliwy widok i ciężki, taki psychicznie bym powiedział. I myślę, że możesz sobie nałożyć taki status stały, obawa przed Genebeserit. I jeżeli w przyszłości gdzieś tam będziemy kontynuować sobie może tą kampanię, jeżeli kiedykolwiek później spotkasz Genebeserit, to będziesz się bał tych osób. Osób z tego zakonu. I to będzie sprawiało, że wszystkie testy, które będziesz podejmował przeciwko nim, czy to obronne, czy to jakieś agresywne, będziesz podejmował z dwoma utrudnieniami na stałe. A po chwili ktoś podbiega do ciebie, Sal. Twoje oczy zaczynają, wiesz, zachodzić mgłą, ta wizja przestaje być tak wyraźna. Mason, Victoria wybiega momentalnie z tego pomieszczenia, także ona nie widziała chyba tej drugiej osoby, która wypadła przez okno. Jest świadoma tylko jednej. Co ty robisz? Chciałbym na szybko skontaktować się z Hasadem, jeśli to możliwe, i przekazać mu informację, żeby zobaczył do końca, się odpowiedział, nie z Salem, bo tam już ludzie poszli do niego, tylko sprawdził, kto przy tym oknie był jeszcze. Mhm. No dobra. Słuchaj, wybiegasz, wychodzisz z tego infamarium i udajesz się w stronę sali balowej, sali bankietowej. Tam impreza trwa w najlepsze, bym powiedział, bo to nie są ludzie tego świadomi. Tego, co wydarzyło się dosłownie parę minut temu. Ta informacja jeszcze tutaj nie dotarła. Widzisz Haseda, który w tym momencie rozmawia z kimś, jakimś wysokim, łysym, ciemnoskórym mężczyzną. Omawiają jakieś biznesowe sprawy w tym momencie. Troszkę się śmieją, troszkę uśmiechają, ale macie chwilę, żeby pogadać. No, ja przede wszystkim nie chciałbym wchodzić jakby całkiem na salę balową i tam się pokazywać za bardzo. Tylko gdzieś tam po prostu wejść i poprosić na przykład kogoś, żeby jakieś służące, żeby Haseda mi tutaj dostarczył. To się gdzieś da zorganizować. Mhm. Hased, po chwili podchodzi do ciebie kelner, dwa kieliszki. Panie Hasedzie, pan Mason prosił o to, żeby
prosił o rozmowę. A jasne, czego pan znaleźć na drugiej stronie sali balowej? Patrzy w stronę tego wysokiego mężczyzny. Panie Johnie, czy kieliszka? No, on oczywiście się uśmiechnął, kiwnęliście sobie głowami, rozeszliście się w swoją stronę, a powiedział ci tylko, że do rozmowy jeszcze wrócicie, skoro jesteś zajęty. Tak, tak, przeprosiłem go, powiedziałem, że no niestety, ale to sprawa rodu i prawo coś ważnego, więc zaprosiłem jutro do pogawędki na ten sam temat. No i udaje się w stronę Masona w takim razie. Mhm, jesteście tam razem. Co się stało? Jesteś lepiej? Nie, nie lepiej. Ciężkie rzeczy się wydarzyły. Sal wyleciał przez okno. Za salem sal wyleciał przez okno. Widziałem to z łóżka. Potrzebujesz coś poszedł sprawdzić, bo ktoś jeszcze wyrzucił kogoś innego przez to okno. W trzecie piętro i tak mniej więcej pokazuje, gdzie to może być, tak na moją orientację w terenie tutaj na tym budynku. Trzecie piętro nad szpitalem. No dobrze, no pójdę sprawdzić w takim razie. Nie, nie, to nie na szpital. Ja widziałem to z okna szpitalnego naprzeciwko. A, czyli naprzeciwko. Dobrze. Tak, ja wracam do szpitala, żeby... Idź odpoczywaj. Później wyjaśnię wszystko. Za dużo się dzieje. Tak, jasne. Ja już zmierzę w tą stronę. No i będę chciał się kierować gdzieś tamto miejsce, po drodze zwracając uwagę na to, czy ktoś, nie wiem, nie biegnie, nie wydaje się jakiś specjalnie podejrzany, nie porusza się jakieś zdecydowanie za szybko, rozglądając się na wszystkie strony, czy nikt go nie obserwuje. No ale udało mi się w miejsce, które wstępnie mi opisał Mason, tam, a to trzecie piętro gdzieś. Mhm. Słuchaj, teraz tak, Mason, ja bym ciebie, jeżeli chcesz zrobić niepostrzeżenie wrócić, bo jakby alarm się zaczyna podnosić, to, że przybiegłeś tutaj bez problemu, to akurat była kwestia tego, że wszyscy pobiegli tam, ale ta informacja zaczyna się rozchodzić. Jeżeli chcesz dotrzeć do infomarium niepostrzeżenie i wrócić tam na miejsce i sobie usiąść, to ja bym tu widział rzut. To będzie stopień trudności 2, okay. Żeby to zrobić niepostrzeżenie i to będzie na pewno z move. Okej. Okay. Czy ten mimetyzm teraz wchodzi w grę, to stapienie się w tłum, to chyba nie bardzo z moimi obrażeniami, czy... Wiesz co, no myślę, że... Kurczę, w jakiś sposób na pewno mogłoby ci to pomóc. Okej. Okay. Wiesz, możesz sobie założyć czapkę w tym momencie, albo kaptur na chwilę dosłownie, jak idziesz. No jasne, myślę, że to wiesz, no robił. Po to masz ten talent, żeby też z niego korzystać, nie? Więc tak. Ja bym chciał zwrócić to z prawdy, no bo ja tam byłem cały czas w infomarium. Mhm. I wiesz co, ja... dokupię jedną kostkę za zagrożenie rolniczego. Doskonale. Mam 7 zagrożeń, macie 0 impetów. Pierwszy rzut sesji. Mamy 2 impety. Pięknie, 2 impety. Słuchaj, udało ci się dotrzeć bez problemu do infomarium. Wydaje ci się, że byłeś niezauważony. Siedzisz sobie, patrzysz, widzisz, jak coraz więcej osób zaczyna się tam gromadzić. Ktoś przybiegł z jakimiś w końcu kurwa noszami. A widzisz tą blond włosą pielęgniarkę, lekarkę bardziej myślę, że mógłbym tutaj powiedzieć panią doktor, która zajmuje się w tym momencie tymi dwoma osobami. Strażnicy rozglądają się, patrzą, pokazują na te okna, sal. W pewnej chwili czujesz... taki stłumiony, przytłumiony, przytępiony dotyk gdzieś na w okolicach szyi. Chłodne, wąskie palce, które dotykają cię gdzieś w okolicy tętnicy. Sprawdzają okolice karku, czy nie jest skręcony, czy żyjesz, no bo nie ruszasz się kompletnie. Widzisz ten rozmyte światło latarki, które gdzieś po źrenicach ci lata. I damski głos... Żyje. Odwróćcie go, tylko powoli. I dostrzegasz ten anielski wyraz twarzy wręcz. Wiktoria, która tym blond warkoczem gdzieś przez moment muskała cię po twarzy. Oczywiście ciężko było jakby docenić ten fakt, ale faktycznie gdzieś tymi włosami omiotła ci twarz. Podała ci jakiś specyfik, zakłada ci taki ochraniacz na szyję, taki kaftan, żebyś nie ruszał nią.
mówi coś do ciebie, to może trochę tutaj przestajesz kontaktować. Przestajesz słyszeć to, co ona mówi, bo czujesz, że ktoś podciągnął cię za nogę. I okropny ból, wiesz, przez kręgosłup, nie? Ja bym się chciał skupić na tym, kto jest w pomieszczeniu, albo kto do niego zagrał. Na razie ignorując kompletnie Wiktorię, tylko bardziej spróbować, czy ktoś co się ze mną stało. Wiesz, czy na przykład ktoś tutaj nie zagląda, albo pojawia się. Słuchaj, na razie wy jesteście na tym dziedzińcu, na zewnątrz. Ja myślałem, że oni mnie zanieśli. Że tu nie, jeszcze nie zdążyli. Nie. Jeszcze nie zdążyli. Ale chciałbym obserwować, czy nie pojawia się ktoś. Ktoś. To kogo tutaj nie powinno być. Może w ten sposób. Ale słuchaj, ktoś jakoś się bardzo uważnie nie ogląda. Dobra, no, dobra. Myślę, to jakby to jest wszystko, co jest się wykrzesać. Okej. Więc. To w takim razie. Nie ruszać się, nie odpowiadać. Mhm. To w takim razie poproszę cię o rzut stopień trudności 3. I troszkę cię przycina, w sensie masz straszne rozbicie kamerka i mikrofon. Jak coś. No, wydaje mi się, że reconnect, tak jakbyś zrobił, to byłoby ok. Bo no, jest opóźnienie. Dobra, takie, nie moment. Wiem, ze 3 sekundy. To moment. Zaraz do was wrócę. Co tam dobrego sobie polewasz? Co to za woda? A, cisowianka. Już myślałem, że wódę lejesz sobie kulturalnie do szklanki. Tak, z takiego kufla półlitrowego to też od razu. Bez przepoi. Ja sobie wezmę jeszcze pićku też. Tak, kochani moi drodzy. Halo. Halo.
może teraz będzie. Co? No, chyba płynniej trochę, nie? No, teraz tak. Dobra. A w takim razie. Sal. Rozglądasz się. Rzut na trójkę. Tak, rzut na trójkę poproszę. Rozglądasz się za osobą, której nie powinno tutaj być. A może właśnie jest. Masz dwa impety do wykorzystania, ja mam 7 zagrożeń. Pytanie, czy to dyscyplina i czy mogę wykorzystać szpiegostwo, espionaż. Taki fokus. Szpiegostwo? Czyli żeby wiesz, wyłapać kogoś, okay. Kto nie powinien okay. się tutaj znajdować. Dla mnie jest spoko. Ja jestem to pro graczy. Wypadku, jestem elastyczny w mistrzu gry. Jedną kostkę. Chyba mi to nic nie da, jeśli chodzi o moje talenty. Ale kostka się przyda. Zdecydowanie. I rzuciłbym to z prawdy. Bo to właśnie prawdę chcę odkryć. Ciach. Słuchaj, 5 sukcesów, pięknie. Ty skorzystaj z jednego impetu, prawda? Tak, żeby. Z jednego, tak. Tak, czyli żeby dorzucić kosteczkę. Dwa dołożone, są 3 impety, 7 zagrożeń. Słuchaj, zdecydowanie widzisz kogoś, kogo nie powinno tutaj być, a właściwie kogoś, kto się bardzo wyróżnia, że jest w tym tłumie. A widzisz Imira Kalpo, młodego, niezbyt wysokiego chłopaka, przedstawiciela rodu Harkonnen, który w drugim szeregu za strażnikami, ale przygląda się sytuacji z zimną jak lód mimiką twarzy i z takim: o nie, co tu się wydarzyło? Ale oczywiście strażnicy ja jakby myślą, że jego celem była Katarina. Może tak być. Tego nie wiesz, możesz się domyślać. Czy on się przygląda, właśnie, bo to jest kwestia tego, czy on się przygląda jej, czy sytuacji? Czy próbuje ocenić, czy ona żyje, czy nie żyje i jakby co się z nią stało? Słuchaj, wydaj impecik, to ci powiem. Bo to są dodatkowe pytania. Nie? Pytanie, impet. Dobra, niech tak będzie. Niech tak będzie. Dobra. Słuchaj, zdecydowanie przygląda się sytuacji i ocenia, czy ona żyje, czy nie. Patrzy też na ciebie przez chwilę, ale nie jesteś jakby w jego spektrum zainteresowań. Głównie to była Katarina i on chciał wiedzieć, czy ona żyje, czy nie. A ona nie żyje. Ona ma przekręconą głowę o 180 stopni, więc trochę na pewno nie jest sową, więc raczej nie żyje. Dobra. To jest ważne. I tak jak mówię, w tym momencie wiesz, tracisz na chwilę po prostu zdolność percepcji. Bo słyszysz damski głos, który mówi: pociąg go! I w tym momencie czujesz, jak dosłownie jakby ci ktoś chciał wyrwać kręgosłup przez tyłek. Czujesz, że twoja noga chrupnęła po raz drugi. Czujesz falę chłodu, która po prostu idzie od kręgosłupa gdzieś na zewnątrz. Czujesz, jakbyś się pocił po prostu, jakby ci odeszła krew z twarzy i w ogóle z całego ciała. Po chwili: dobra, zabierajcie go. I podnoszą cię, przekładają cię na jakieś nosze chyba. I widzisz tylko plecy w tym momencie tego strażnika, mocno rozmazane. Mijasz, a właściwie jesteś przenoszony obok innych strażników. Ostatnią rzecz, którą usłyszysz tutaj z placu, to oprócz komentarza strażnika, który powie: co tu się kurwa dzieje? Ja pierdolę, niech te całe igrzyska się skończą, bo jest dramat. I dźwięk zasuwanego zamka, prawdopodobnie takiego czarnego worka, w który została zapakowana Katarina. No i ty, Mason, oczywiście gdzieś tam z boku, będąc w tej sali, w tym infirmarium, widzisz, że niosą Sala. Widzisz, że tą drugą osobę wkładają w czarny worek. Sal nie jest w nim, więc zakładasz, że żyje.
ale na pewno coś sobie złamał, albo jakoś, wiesz, poharatał. Ty jesteś więcej niż pewien, nie? A w tym czasie Hased, wybiegasz, czy tam wychodzisz na to trzecie piętro, idziesz w tamtą stronę, widzisz Eleonorę, która leży na ziemi i ma wbity kawałek szkła, taki długi, szpiczasty kawałek szkła gdzieś w szyję. Podbiegam od razu w tamtą stronę, czy w sensie zaczynam się drzeć, że mamy rannych, potrzebna pomoc, jakiś strażnik, który w ogóle zna się na jakimkolwiek może opatrywaniu tutaj podbiegnę. Ja też zawsze udam się w tamtą stronę, cały czas patrząc, czy może gdzieś zostały jakieś ślady tutaj po drodze, czy może jakaś krople krwi, albo może jakieś, nie wiem, opuszki szkła potłuczone gdzieś idą dalej korytarzem, albo z tego miejsca, w którym ja przyszedłem, albo dalej, jakby światło się może jakoś dziwnie na podłodze nie odbija na jakiś właśnie... Słuchaj, wiesz co? Patrząc, czy ktoś pobiegł dalej, albo pobiegł w tą stronę, z której ja przybiegłem stąd. Okej, okay. Słuchaj, wiesz co? Zaczynasz się rozglądać po okolicy, widzisz kawałki szkła, no bo to okno było otwarte, ale zdecydowanie w momencie, w którym Katarina wypadała przez to okno, ono się stłukło. Kawałki tego szkła są gdzieś tutaj porozsypywane i szczególnie, że jeden gdzieś utknął w tym momencie w Eleonorze. Ale widzisz drobne kawałeczki szkła, które gdzieś się niosą po korytarzu. I jak pójdziesz za nimi, to zobaczysz drugie otwarte okno. Ktoś tu był. Ktoś wyszedł na zewnątrz. Po lewej stronie, za oknem, jest rynna. Na placu nie ma strażników, bo pobiegli na drugą stronę. Więc ktoś wyszedł tędy, zszedł na dół po rynnie, a dalej gdzie poszedł, to nie jesteś pewien, bo musiałbyś zejść na dół i poszukać śladów. A więc na początku chcę się upewnić, że jak już widzę, że tam rzeczywiście coś się stało, gdzie, który to jest ten... plac, tam ten ogród, no ale chcę się upewnić, już wracam do tej Eleonory, sprawdzam, czy ona jeszcze żyje, czy to już jest, czy już jest trup, czy może jest tam pomógł w jakiś sposób zachować jeszcze to ją, no i czekam, aż przyjdzie jakaś pomoc rzeczywiście i jeżeli żyje, to czekam, aż przyjdzie pomoc, no jeżeli... Powiem ci tak, będziesz, jeżeli chcesz... Bez pomocy ona umrze. Bez pomocy ona umrze. Jeżeli chcesz ją utrzymać przy życiu, nie, czy ty masz tu jakiś talent? No nie mam nic takiego. Negocjacje wiarygodne. Nie masz nic takiego medycznego, bym powiedział. Słuchaj, jeżeli chcesz ją utrzymać przy życiu, to jest stopień trudności 3. No dobrze. Mamy 2 impetu. No ja myślę, że spróbuję tak czy siak. Dam ci jedno zagrożenie i wezmę te 2 impety, żeby kupić 3 kostki. Dobra. I to by było pewnie, z tego co ja rozumiem, na jakąś dyscyplinę albo na understand. Tak, tak. Myślę, że understand jest spoko, bo to jest takie, no gdzieś medyczne, bardziej mi się kojarzy z medycyną niż z dyscypliną jednak. Dyscyplina to jest bardziej, wiesz, no zdyscyplinowanie siebie, swojego ciała. Chciałbym tu może wykorzystać... władzę, no bo w sumie to jakby w tym momencie próbuję, tak, jeżeli ją uratuję, to będę miał sporo władzy ona, nad nią, bo tak. Ona będzie mi wisieć dużo w takim razie. Ona jest ważna dla was w tym momencie, tak. Bo wasz, cóż, poprzedni zleceniodawca został zepchnięty przez Masona ze schodów. Więc tak. Bez niej, jakby jeśli chodzi o Gildię Kosmiczną, zostajecie z niczym. No i spróbujmy. 4 kostki. Dawaj, rzucaj. No, nie mam fokusu żadnego. I są 4. Uuu, ale 4 sukcesy tu. Jezus, jeden impet wrócił do puli. Pięknie, oj, te rzuty to lepiej dzisiaj, lepiej, bo ostatnio to było takie... Po prostu. Dobrze, bardzo ładnie. Słuchaj. Przypominam sobie jakieś takie ostatnie rzeczy, które pamiętam już ze szkoły, jakieś tam te podstawy medycyny, że jak jest coś wbite, to tego nie wyciągać, tylko bandażować dookoła i zostawić na miejscu, aż przyjdzie pomoc, więc tam zdejmuję jakiś taki osobny szal, który miałem, po prostu tym szalem zaczynam tam
pan jakoś tak unieruchamiać ten fragment, bandażując go może, to miejsce. No i dalej tam jakby wzywam pomoc jakąś bardziej kompetentną, tak? Tak, no po chwili przybiegnie tam dwójka strażników. Oczywiście zapytają, co, ale najpierw zabezpieczą Eleonorę. Przybiegnie też kolejny jakiś medyk. Jakby znalazł się już drugi medyk, po jakby po tych paru dniach jakby stwierdzić, dobra, to ściągajcie tych kurwa typów z urlopu. Trzeba chyba, bo... podwajać się te dyżury, tak? Dokładnie tak. I on zaczął to zabezpieczać, pochwalił cię za to, co zrobiłeś, że nie wyciągnąłeś tego kawałka, bo byłoby po niej po prostu. A też parę minut jeszcze, a bez jakiegokolwiek wezwania pomocy, to byłby dramat, nie? Coś, co pomogło jej, to na pewno to, że była wstawiona mocno. Że ta krew nie krążyła tak szybko, jakby mogła, też była troszkę taka oszołomiona, więc tak. Po chwili, kiedy... Mason, czekasz sobie kulturalnie w infamarium. Po chwili wnoszą noszę z salem. Leż bez ruchu na nich. Ta dwójka strażników, którzy idzie, widzisz minę Wiktorii, która patrzy w tym momencie, trzyma gdzieś salowi przy natętnicy szyjnej rękę, patrzy na zegarek i liczy. Widzisz po prostu po jej twarzy, że ona liczy, odlicza po prostu uderzenia na minutę, patrzy na zegarek, sprawdza, jakie ma tętno w tej chwili, ale widzisz po jej minie, że to jest takie, no kurwa, ja pierdolę po prostu. Po chwili, po 5-6 minutach wchodzą kolejne zwłoki, byś powiedział? Kataryny? Oczywiście ty tego nie wiesz, że to jest Kataryna. Kawałek odsuniętego worka leży za zasłonką, ale widzisz tą jasno żółto-kanarkową sukienkę, która gdzieś się przebija z takiego rozsuniętego delikatnie czarnego worka. Widzisz obróconą głowę, pogruchotane kości, krew, która gdzieś tam wycieka delikatnie na posadzkę z tego worka. Jak się z tym czujesz? Czy właśnie przez okno wyleciała twoja była ukochana, która cię tak mocno skrzywdziła? Wykorzystała, może nawet bym powiedział. Jesteś wyciszony. To jest mocna kontemplacja, tak, ja wiem. Tak, mocna kontemplacja. Na pewno jestem zszokowany całą sytuacją. I w tym szoku moją pierwszą myśl jest, jak ona mogła mi to zrobić? Jak ona mogła odejść, zanim ja ją upokorzę? I zapominam całkowicie o salu w tym momencie i próbuję właściwie się pozbierać. Czy mam jeszcze w takim razie w... Przepraszam, telefon. Czy mam jeszcze jakoś, nie wiem, coś robić Oriatowi, skoro jakby główny w... Główna motywacja, żeby coś przeciwko nim robić, no to właśnie się pozbyła. I tak naprawdę jestem troszeczkę pusty w środku. Jakby pozbawiony czegoś ważnego. Okej. Okay. I z tego może zamyślenia wyrywa cię szerokie otwarcie drzwi. Do środka na noszach wynoszą kolejną osobę, to jest Eleonora, która ma obandażowaną szyję, a ciche przeklęcie w rogu sali. Po chwili też Hased wchodzi prawdopodobnie na tą salę.
Czy wracasz nie, z powrotem? Bo jeżeli oni mnie tam jakby tłumaczą się tak wstępnie tym strażnikom, że ja tutaj tylko przychodziłem i znalazłem, więc udzieliłem pomoc, ale ja bym chciał iść do tego ogrodu i poszukać dalej śladów tam tego, kto wypchnął Katarinę przez okno. Bo im ślad wcześniejszy, tym łatwiej może coś jeszcze tam się uda znaleźć. Okej, spoko. Dobra, to ty pójdziesz na drugą stronę w takim razie, tam na dół, przy tych, po tych, do tych rynien, ale na razie, Hase, ty idziesz w tamtą stronę. Sal. Po chwili podjeżdża do ciebie kroplówka, podają ci kroplówkę. Czuję, w tym momencie już zaczyna to coś, co ona podała wcześniej, prawdopodobnie neutralizuje to, co ty sobie sam zaaplikowałeś, jak wypadałeś przez to okno. Więc w tym momencie zaczyna do ciebie docierać ból. I to otępienie zaczyna znikać. Masz podpiętą kroplówkę, czujesz, jak ktoś ci się wbija igłą w ramię. Ona świeci ci latarką po oczach. Panie Sal? Halo? Panie Sal? Klepie cię po twarzy. Proszę wiesz powiedzieć, co? Ile widzi pan palców? Ja myślę, że ja po prostu zacznę płakać. I to jest taki, to jest takie uwolnienie tych emocji wszystkich, które się teraz nazbierały. I to jest taki moment, w którym Sal sobie pozwoli przez chwilę na bycie takim, jakim jest wewnętrznie. Dosyć wrażliwym, relatywnie przecież młodym, bardzo ambitnym człowiekiem, któremu wiele rzeczy nie poszło zgodnie z planem. I to jest ten krótki moment, w którym on się tak w pewien sposób rozklei. Nie powie, ile widzi palców. Po prostu przechyli głowę i zacznie takim, jakby bardziej z bólu niż z jakiegoś żalu, ale nie chce już utrzymywać tego pozoru, że go nie boli. Leki przestały działać, ból jest potworny, więc on się po prostu rozkruszy tutaj przed tą Wiktorią. Ojejku, no dobrze. W takim razie dwie dawki morfiny poproszę. No i po chwili tam słyszysz odpakowywane strzykawki i tak dalej. Podadzą ci tą morfinę. Ten ból przejdzie, ale faktycznie, Mason, może właśnie ten szloch, płacz, Sala, wyrwie cię z tej zadumy. Jeżeli to nie był Hasset, to właśnie to. Masz tą chwilę na to, żeby podejść do niego, bo ci strażnicy nie będą cię trzymać, wiesz, z oddali. Ale widzą, że z Sala nie wyciągną w tym momencie niczego, więc pytają się tylko tej pielęgniarki, czy sobie poradzi, tej pani doktor, czy sobie poradzi. I jeden z nich zostanie tam gdzieś przy drzwiach. Bo ja jednak chciałby zebrać zeznania. Ja bym tak, poszedł do Sala i postawiam sobie stałe posto tak, żeby on mógł mnie widzieć, jak sobie siądę gdzieś tam koło jego łóżka. Nie mówię nic do niego, ale widać może pierwszy raz szczerą empatię w moich oczach i po prostu tam jestem. Nie mówię nic, tylko po prostu, żeby wiedział, że ktoś koło niego jest, ktoś znajomy. No, Sal, widzisz to. Widzisz twarz Masona, który gdzieś tam siadł obok. Tymi zapuchniętymi takimi oczami czerwonymi chciałbym zerknąć w stronę Masona, a potem odwrócić wzrok w stronę tego łóżka, na którym jest Katarina. I szepnąć do Masona: Ymir. Tu widzisz, jak przewracam oczami, jak słyszę to imię. I kiwnę głową. I powiem ci jeszcze, też tak szepnę, że Hasset poszedł to sprawdzić. Przykro mi, Mason. Taka jest gra. Lądowisko. Pamiętajcie o lądowisku.
Kiwam głową. Może pamiętam ten planie z Koliny. I po prostu tam czuwam. Okej. Okay. Dobrze. Strażnik po chwili podejdzie do ciebie, Mason, bo on zobaczy, że z tego miejsca, w którym wy tutaj jesteście, widziałeś prawdopodobnie. On się zapyta, przepraszam, był pan tutaj cały czas? Był. Widział pan tą sytuację z okna? Widziałem najpierw, jak leciał mój towarzysz. Zaraz za nim leciała. Tutaj pokazuję oczami na czarny worek. I widziałem kogoś jeszcze w oknie. Na trzecim piętrze. Rozpoznał go pan? Widział pan go? Tak widać, że się zastanawiam i próbuję sobie przypomnieć tą sytuację. Mówię, że... Niestety. Szlak. No dobrze. Patrzę w tym momencie na salę. Czy da radę pan opowiedzieć o tym, co się stało, czy jednak za wcześnie? Jeżeli temu pytaniu wtóruje cisza, to po prostu jakby kiwnie głową i okej, to przyjdzie później, nie? Nie żyje, tak. Czy to ona pana wypchnęła z okna? Kazała mi skoczyć. No to... Czemu w takim razie nie żyje? Upadła po chwili. Może pomyślała, że się pomyliła. Może wyskoczyła za mną. Po chwili wbiega tutaj do środka Evan Roden. Znajomy Haseda, którego wy gdzieś tam możecie kojarzyć, bo on wam go chyba przedstawiał, a jeżeli nie, to prawdopodobnie powiedział wam. Wbiega tam po prostu i gdzie ona jest? Gdzie jest Katarina? I strażnik tak wyrwany może z takiego krótkiego zamyślenia, że to dość wygodne, żeby zrzucić winę na Bene Gesserit i raczej na kogoś, kto już nie żyje. Ale wskazuje głową na ten czarny worek i on tak stanął tam, złapał się za głowę. Ja pierdolę. Kto to kurwa zrobił? Kto to zrobił? Patrzę na tego strażnika. Panie Ewanie, spokojnie. Jak kurwa spokojnie? Jak kurwa spokojnie? Katarina Oriad nie żyje, ty debilu! Panie Ewanie, proszę się uspokoić. Wszyscy tutaj doświadczyli tragedii. Nie tylko pan, nie tylko dom Oriad. Co tu się kurwa dzieje? Gdzie są ci kurwa wszyscy strażnicy do ciężkiej kurwy? Nie, łapię tego strażnika gdzieś za połać tej marynarki, którą ma. No kurwa, gdzie wy wszyscy kurwa chodzicie, co? Panie Ewanie, spokojnie. Proszę się opanować. Wiem, że to ciężka sytuacja i wiem, jak bardzo dom Oriad cierpi, ale staramy się dowiedzieć wszystkiego. Pan Sal z domu Kolekto również wypadł przed chwilą i dzięki Bogu i Imperatorowi żyje. Więc pan pozwoli, że wrócę do swoich zadań. Pytanie to my, czy ja mogę przyrównać tą czarną, znaczy tą sylwetkę z czarnymi włosami do Mira Kalpo, tak żeby wiarygodnie powiedzmy tam kłamać,
jeżeli to byłoby kłamstwo, że to on zrobił? Słuchaj, nie widziałeś go, więc chcesz go wrobić de facto. Mhm. Dlatego właśnie pytam, czy mogę połączyć jego wizerunek z tym, co powiedział Sal, ale jeżeli nie, no to nie odzywam. To znaczy tak. Ymir pojawił się tam bardzo szybko. Więc musiałby naprawdę bardzo szybko zejść z trzeciego piętra, żeby się tam pojawić i się upewnić, że ona nie żyje. Albo że Sal nie żyje. To, że był na miejscu w momencie, kiedy to się wydarzyło, trochę go usprawiedliwia, więc w tym momencie widziałbym to jako próbę wrabiania go. Mhm. Ponieważ nie masz całości obrazu. Podejrzewacie, że to może być on i macie na to trochę dowodów, szczególnie, że no cóż, działa tutaj i upewnia się, i Sal widział go i wydał impety na zadanie odpowiednich pytań. Mhm. Natomiast ty nie masz całości jakby tego obrazu. I w tym momencie jest to bardziej próba wrabiania go, niżeli stwierdzenie tak, to on tam był, wyszedł tam z trzeciego piętra i zjechał po rynnie, nie? No dobra, jakby... dobra, to się nie odzywa na razie. Okej, okay, przejdźmy sobie do Haseda w tej chwili. Hased, wychodzisz na ten drugi ogródek. Nie ma tam strażników w tym momencie, może jest paru służących, którzy się czymś zajmują. Ale w momencie, kiedy ty wchodzisz, oni tak popatrzą po sobie i generalnie raczej stwierdzą, że no, pierdolę to i sobie pójdę stąd po prostu, bo za dużo się dzieje w tym momencie, żeby jeszcze mnie zaczęli wypytywać i po co mnie to, nie? Więc wrócę do roboty. Więc zniknęli bardzo szybko z tego placu. Chyba, że chcesz ich zatrzymać. W sensie, czy oni wyglądali tak, jakby coś robili takiego, co mogło im zająć, co mogli robić w jakichś 20-30 minut? Wiesz co, tak wydaje ci się, że raczej przyszli tu chwilę temu, żeby sobie zrobić moją przerwę. To jeżeli tak, to nie będę ich zatrzymywał, bo to już było jakiś czas temu. Więc... Okej, okay. Zakładam, że podchodzisz pod to okno. Tak, no pod to okno, pod tą rynnę patrzę, czy może gdzieś na jakimś fragmencie wystającego metalu, albo na jakichś krzakach, no nie wiem, nie oderwał się kawałek materiału, może jakaś nitka, może jakiś ślad buta został gdzieś poproszę w jakiejś trawie. To poproszę cię w takim razie o understand tutaj. Ja mam obserwację jako dyscyplinę, więc mogę to użyć i chciałbym tutaj... Okej, to jest dyscyplina, obserwacja i truth, okej. Okay. Czy w sensie jasne. Mogę zadać stędę, ale chciałem fokus przerzucić, bo jeżeli... A ustaliliśmy, że chyba tak nie jest możliwe. Okej, moment. Tak, że na poprzednich sesjach graliśmy tak, że można było użyć fokusu z innego skilla, ale... Okej. Jeżeli tak graliśmy, ja mogło mi to gdzieś wypaść, jeżeli tak było, to dobrze, to trzymajmy się tego, ale raczej się rzuca z fokusu, z którego... Skilla się rzuca, nie? Okej, dobra. To może być w takim razie za dyscyplinę, nie? Okej, tak czy siak, masz cztery sukcesy, tutaj stopień trudności był 2, więc masz 2 impety jeszcze. Nie rzuciłem. To jest ten poprzedni. A nie? To jest... Aha, okej, okay, dobrze, tak. Dobrze. To proszę cię bardzo, to w takim razie rzuć sobie stopień trudności 2. Ja tu wezmę tą kostkę za ten impet, który mam, wiesz. Ten impet użyję. Tak. No i mam 5 okay. sukcesów. Dwa impety są. 4 sukcesy masz. A, 4. Chyba, że... źle spojrzałem. Dobrze. Nie, tak. Stopień trudności był 2, 4 sukcesy, masz 2 impety. Ja mam 8 zagrożeń. Słuchaj, te 2 impety możesz wydawać na pytania. Jedno pytanie, jeden impet, ale to co zobaczysz. Rynna jest porysowana. Ktoś po niej zjeżdżał. Rysy są dość świeże. Prawdopodobnie, jak tak patrzysz, z trzeciego piętra ktoś tam wyszedł i zjechał po rynnie, zszedł na dół. Przeszedł trawnikiem gdzieś w lewo. Widzisz uchylone okno. Wszedł do środka i mógł tam być. W sensie mógł szybko się dostać na miejsce zdarzenia. Nie? Jakby to podaje ci taki pełniejszy obraz po prostu tego. Czy ja coś mógłbym tutaj jeszcze dodać? Czy
kwestia, słuchaj, czy nie zostały żadne ślady takie, które mogłyby naprowadzić, kto to był. Czy może jakaś jest, nie wiem, czy to jest jakaś technologia kamer, czy coś takiego, że może jakaś... Wiesz co, raczej nie. W sensie prawdopodobnie są jakieś, ale nie chciałbym tutaj... Nie chciałbym dawać tego za pewnik, bo po prostu nie wiem, jak bardzo jest to posunięte tutaj technologicznie. Jakby w samej Dune'ie. No właśnie, więc ja też nie uznam, ale uznajmy, że na razie nie. Uznajmy, że na razie... Tak, uznajmy, że nie ma kamer w tym momencie. Czy jest jakieś okno, w którym jest na przykład zapalone światło, które ma bezpośredni widok na tą rynnę? Gdzieś tam na przykład. Tak, myślę, że byłoby coś takiego. Jakaś, nie wiem, jakaś kuchnia, albo może jakiś. Nie wiem, tak, myślę, że mogłaby być kuchnia, no. Myślę, że mógłby stamtąd ktoś widzieć. Dobrze, to w takim razie upewniwszy się, że rzeczywiście stąd można by było szybko dojść tam, gdzie oni nam pospadali, no pewnie przez to okno i potem szybko przez korytarz do drugiego parku, placyku, to chciałbym podejść do tego okna kuchennego może i tak, nie wiem, stukać w nie, jeżeli one są otwierane, bo nie będę się pchał przez kuchnię całą, bo to nie jest. Okej, jasne. Słuchaj, jak pukasz w okno, po chwili ktoś otworzy, taka kobiecina koło 60. A? Słucham pana. Pana oczywiście i poprawia taki, wiesz, taki czepek kucharski na głowie, nie? Żeby tam włosy nie leciały do jedzenia. Widzi pani, założyliśmy się z kolegą, kto szybciej tutaj dotrze na ten placyk, no i on mi mówi, że był tutaj pierwszy, że zjechał po tej rynnie. Czy może pani 10 minut temu widziała, jak ktoś z tej rynny zjeżdżał przez to okno? Bo ja mu nie wierzę, no muszę... Ale to jest straszny szarlatan i on tutaj no, kombinuje i zawsze oszukuje mnie. A no, był taki, był to taki młody chłopak, ciemne włosy, raczej krótko ścięte, był tam po drugiej stronie, gdzieś wbiegał do środka, do budynku. Tak, no mieliśmy się spotkać tam na korytarzyku, cholera, czyli jednak miał rację. No nic, dziękuję bardzo. A w czarnym stroju, tak? Tak, w ciemnym. Tak. Dobrze, to wszystko, to dziękuję bardzo w takim razie. No już nie przeszkadzam w robocie w razie. Proszę. I ona zamyka okno, nie? Co dalej? No idę do obu moich towarzyszy. Tu wiecie, jak żyją, jaki jest ich stan właściwie. Okej. Tymczasem. I idę sobie Mason. Ten swój mnemo rekorder, jakby nagrać świadomość o tej sytuacji, o tym, co udało mi się odkryć, żeby jakby na miejscu nie mówić im to bezpośrednio, żeby nikt nie podsłuchał, tylko po prostu, żeby przedstawić za pomocą tego pytania to, co teraz się dzieje. Okej, jasne. Dobra, to kiedy... Ja myślę, że możemy od razu jakby przejść do tej sceny, bo ten strażnik będzie próbował zebrać jakieś zeznania. Nie będzie to szło tak, jakby chciał, żeby to szło. Wszyscy są podenerwowani, emocje biorą górę. On nie jest w stanie jakby opanować i Rodena, który tutaj w ogóle robi jakiś rozpierdol totalny. Po chwili wchodzi Diego Camai, żeby się dowiedzieć, co tu się kurwa wydarzyło. Bierze tego strażnika na bok. Roden razem z nim wychodzi i idą gdzieś korytarzem. I ty, Hasset, miniesz po prostu Diego Camaiego, Ewana Rodena, który jest wkurwiony do czerwoności po prostu, i tego strażnika, Bogu Ducha Winnego, który chyba żałuje, że w ogóle wstał dzisiaj z łóżka, nie? Jeżeli nie reagujesz na nich, to oni cię ominą i pójdą dalej. Skoro widzę, że oni są tacy zdenerwowani w takim stanie, są strasznie zdenerwowani, tak. Tylko kiwnę im głową, że zauważyłem ich obecność, ale jakby odsunę się na bok i uda się... Okej. To wchodzisz w takim razie do sali szpitalnej. Oczywiście od razu, wiesz, pada na ciebie wzrok Wiktorii. Panu też coś się dzisiaj stało? Nie, szanowna pani, mi nic nie jest. Ja tylko chciałem się dowiedzieć, jak tam moi przyjaciele. Pokazuję ci ręką za zasłonką, nie? Tak. A, no i tam widzisz, jak rozsuniesz Mason i sam. Odwiedzić, tak.
Tak, i pokazuje ci ręką, że możesz, że są tam za zasłonką. Jak tam żyjecie? Ja kiwam głową, ale pokazuję na salę. Sala jest trochę gorzej. Się porobiło. Straszne te wypadki chodzą po ludziach. I w międzyczasie jakby po kolei, Państwu tobie, a potem salowi wręczam ten memo rekorder z tymi nagranymi rzeczami, że tam sprawdziłem tą rynnę, że tam ktoś uciekł tamtędy, że pani z kuchni widziała prawdopodobnie do człowieka pasującego do opisu tego szpiega Harkonnenów, no i że bardzo szybko mógł się dostać na dziedziniec stamtąd. Patrzę, jaką naprawdę mamy prywatność tutaj, czy możemy jakoś w miarę swobodnie porozmawiać? Prywatność jak prywatność, no na... W innej sali w tym momencie leży Eleonora, bo tam jest przeprowadzana operacja na niej. Jest, no cóż, ciało Kataryny zostało przetransportowane w inne miejsce. Generalnie jesteście w tym momencie sami na tej salce, przynajmniej tak uznam. Jak coś, to jedyną osobą tak naprawdę, która gdzieś tutaj się może szwendać co jakiś czas, jest ta Wiktoria, nie? Ale ona też raczej wchodzi do tej zewnętrznej sali i słychać, jak otwiera drzwi, nie? To mówię tak w miarę jakby na naszym forum, w miarę cicho. Sprzedajemy Imira Kalpodiego. Nie. Nie. Popsuł nam plan. Wykręci się. Nie. Szantażować go też nie możemy. Zeznanie jednej. Mamy zeznanie jednej jakiejś kucharki, nikt nam nie uwierzy, ona się z tego wykręci. Ona już jest martwa, jeśli o jej... Tak, jeżeli ona, jeżeli ją potem widzi. Samo to, że wiemy, to już jest jakaś przewaga. Pytanie dlaczego? Jemu chodziło o nią. On nie wiedział, że ona będzie brała udział w naszym planie? Wręcz przeciwnie. Staliłem to z Corino. A co do sytuacji z Eleonorą i Don DeVito, to niestety przez niefortunny wypadki musiałem zmienić kontrakt. Stało się. Co? Odkręciliśmy sytuację. Co? Jak to ty musiałeś zmienić kontrakt? Zrobiliśmy dokładnie to, co miało się wydarzyć. Eleonora się ubiła. Tak, ale niestety byłem postawiony w sytuacji bez wyjścia. Musiałem wykonać polecenie Eleonory. Bo dowiedziała się wszystkiego. Albo dowiedziała się nawet więcej niż chcieliśmy zrobić. I podejrzewała, że chcemy ją zabić. No i? No i ustaliłem, że ona pomoże nam zdobyć, jeżeli Don DeVito zniknie z szachownicy. Co ty grasz? Tak wyszło. Więc... No to mamy mi... szczęście w nieszczęściu. Mi się wydaje się w taki sposób, ale mamy sojusz z Eleonorą. Tak wyszło? Gdybym o tym wiedział, to bym z nimi nie poszedł. Być może wtedy Katarina jeszcze by żyła. No cóż, przyjmuję winę na siebie. Po co zmieniłeś plany w taki drastyczny sposób? Nie informując nas o tym, trzeba wysłać kogoś, posłańca,
wiadomość zostawić. No niestety zrobiłem to dopiero po fakcie. I teraz, Sal, sobie przypominasz tego gościa, który podszedł do ciebie na imprezie. Ja zdaję sprawę z tego. Tak. Był ktoś u nas. To prawda. Odesłałem go. Też nie chciałem tego tak robić, ale uważam, że to będzie najlepsze wyjście z tamtego momentu. Jakie jest teraz najlepsze wyjście? Wydaje mi się, że Harkonnen dalej będzie chciał, żebyśmy zrobili to, co mieliśmy zrobić. No do tego, co do tego, to nie mam wątpliwości, bo ledwo godzinę temu zagadał mnie na sali balowej, jak nam idzie i że czas ucieka. Z plusów tego całego wydarzenia to teraz przynajmniej Eleonora ma u mnie dług, bo pojawiając się tam na miejscu na trzecim piętrze prawdopodobnie uratowałem jej życie, więc... A co jej się stało? Stała odłamkiem szkła w szyję rozbitego okna. Naprawdę. Odłamkiem szkła z rozbitego okna w szyję. No, ja spadłem z trzeciego piętra. Jak widzisz, trzymam się trochę gorzej niż wcześniej, ale nie jest jeszcze tak źle. Szla, ty jesteś niewykwalifikowanym akrobatą, a nie... A ona pijana została na korytarzu i leży teraz tam? Nie, zabrali ją. Operują ją teraz. No, nie, ja pokazuję jakby po prostu gdzieś tam w głąb tego inflamarium. Kto tu kogo chce zabić? W takim tempie to za chwilę zabraknie nam celów. Ja bym przyjął, że tutaj każdy chce zabić każdego. Dziwi mnie, że eliminują. Chcą przynajmniej wyeliminować Eleonorę i Katarinę za jednym zamachem. Dźwięk otwieranych drzwi. Poczekaj, aż mnie tam nie będzie, to kompletnie nie ma sensu. Otwierane mówię, drzwi, że tak? Dźwięk, tak, dźwięk otwieranych drzwi, więc zakładam, że prawdopodobnie może zmieniacie temat rozmowy. Cię, wiesz, że się szybko skończysz, nie będzie żadnych wypadków. Oj, tak, tak, no dzisiaj to się za dużo już dzieje. Kolejny raz. I to mówisz? Patrzę, czy ktoś tutaj wszedł do pokoju, czy... Wiesz co, ktoś chyba wszedł na chwilę i wyszedł. Czy jakieś jest okienko, żeby zobaczyć, czy ktoś tam tutaj... Wiesz co, zakładam, że wy jesteście w takim... za jakąś taką... drzwi same w sobie nie, natomiast... to z wewnątrz ktoś na chwilę otworzył drzwi i później zamknął. Może kogoś szukał, albo coś takiego. Dobrze. Jak tam już ktoś wyszedł? Wydaje mi się, że dalej możemy użyć Lemry do problemu z Ariem Pontiakiem. Nie możemy ruszyć Harkonna. Nie możemy. Bo nie dostaniemy głosu. I tak będziemy potrzebowali jeszcze wykonać to z Koriną. Tylko teraz będzie to trudniejsze. Nie. Corino sobie poradzi. Tak. Katarina miała być tylko elementem jego zniknięcia. To najlepszą przez zniknąć z kimś innym.
w jaki sposób sprawić, żeby Richard wszedł na swój statek, nie wchodząc na swój statek. Dobre przybranie. Dobry makijaż. Mamy tutaj pełno artystów. Może znaleźlibyśmy kogoś podobny postawy do niego. Myślałem o czymś innym. O występie. Powinniśmy zorganizować występ. Na cześć imperatora, który zasłoni całą tą sytuację. Wyobraźcie sobie, że na lądowisku sprowokowany przez nas pojawią się nasi tancerze, Oriad, może ktoś jeszcze, może nasi przyjaciele, którzy tak bardzo polubili się z Pontiakiem. Lemra. Mhm. Nieważne. Rzućmy takie wyzwanie. W trakcie całej tej szopki, jaka się tam będzie odbywać, gdy Richard będzie wchodził na swój statek, będzie można spróbować go zakryć i podmienić. Przebranie tutaj oczywiście się przyda, ale samo w sobie myślę, że nie wszystkich będzie w stanie oszukać. Czyli chcesz zrobić zasłonę dymną i podczas całego zamieszania wyprowadzić go ze statku, który następnie odleci bez najważniejszego pasażera i przydarzy mu się... Nie. I inaczej. Chciałbym, żeby on na ten statek nigdy nie wsiadł. Choć ludzie będą myśleli, że tak się stało. Ale skupią się wtedy na czymś innym. Na próbie zamachu na niego. Wy będziecie tymi, którzy będą go eskortować na statek, a ja będę tym, który dokona zamachu. Tak, i na te słowa jakby patrzysz też na nogę swoją psa. Jest, prawdopodobnie masz pogruchotane kości w kostce, więc cokolwiek jakby związanego z ruchem, jakimś takim, wiesz, szybkim, płynnym i tak dalej, będziesz miał utrudnienia. A jak przy tym cyrku pozbędziemy się sandokarów? Nie pozbędziemy się sandokarów. Przecież Husa dostał pieniądze, żeby wynająć ochronę lądowiska. Tak. Oni będą osłaniać Richarda. Oni będą umierać. Sandokarze będą i tak wiedzieli, o całej sytuacji. No dobrze, a jak z Pontiakiem? Czy Pontiaka próbujemy też podczas tego wszystkiego jednego wykończyć? Zrobiłby się dodatkowo. Jak dużo chcesz postawić na jedną kartę? I kto to wtedy zrobi? Nie mielibyśmy tutaj nad tym całkowitej kontroli. To ja tutaj jestem od tego typu spraw. Okazuje się, że nie. Więc może to ty jesteś nowym kandydatem, Mason. To było szczęście. Równie dobrze mogłem sam zginąć podczas tego manewru. Zabijanie ludzi to nie jest łódź szczęścia, to jest decyzja. Patrzę ci w oczy i mówię, że tak, to jest decyzja. Ale dalej potrzebne są umiejętności, żeby to wykonać.
kąt, jakim powinniśmy zająć się wcześniej. Co z naszymi tancerzami? No cóż, Oriat został delikatnie sabotowany przez naszych sojuszników. Więc powinni mieć lepszą drogę, aby się pokazać wszystkim i łatwiej będzie ten cyrk zrobić na lądowisku. Z tego, co się dowiedziałem, to rywalizacja to jest już tylko z Salimem. Czyli Oriatowi powinno zależeć na tym, żeby się pokazać z jak najlepszej strony. Tak. Możliwe. Czy w tym momencie, przy tragedii, która miała miejsce paręnaście minut temu, czy w ogóle ktokolwiek z tego rodu będzie miał głowę do jakichkolwiek starań jeszcze o wygraną. Może, że są wyłączeni z rozgrywki. A to trzeba się dowiedzieć, bo nie mam pewności. Dobrze. To z Eleonor. Dźwięk. Otwierane drzwi. Po raz kolejny. No, kroki. Mam nadzieję, że tam nagle szybko jakoś wyzdrowienie, żebyś mógł chociaż chodzić normalnie. No tak. Straszne rzeczy. No jak być unieruchomionym, nawet bez możliwości pójścia do wzięcia udziału w finałowych dniach z igrzysk, też to straszna strata. Nie wiem, jak ja sobie to przetrawię, że będę musiał to odpuścić. Naprawdę, nie wiem. Będzie pan musiał, panie Sal. Pan ma skręconą, a właściwie połamaną kostkę w kilku miejscach, więc to się będzie zrastać przynajmniej 2 miesiące. I oczywiście zaraz tutaj przejdziemy do pokoju obok. Trzeba to będzie zadrutować wszystko, bo to nie może tak być. Panie Mason, jak głowa? Wszystko w porządku? Jak siedzę, to jest w porządku. Jak siedzę, to jest w porządku. No tak. To proszę nie wstawać. Proszę nie wstawać. Panie Hased, ja pana nie chcę widzieć tutaj do końca tego całego cyrku. Nawet odwiedzać przyjaciół nie będę mógł. Jako przyjść. Pacjenta, nie chcę pana widzieć tu. Panie Wiktorio, z całą sympatią i wdzięcznością za to, co pani dla nas zrobiła, obawiam się, że to jeszcze nie koniec. Życzyłabym sobie, żeby to jednak był koniec. O, z naszej strony, jak pani doskonale widzi, jesteśmy dość unieruchomieni, ale rozgrywka nadal trwa. Tak, słyszałam, że... Nie wyskoczyłem z okna, dlatego że moje serce rozdarła jak niespełniona miłość do pięknej pani doktor. Choć tak byłoby najbardziej romantycznie. Tak, no, zdecydowanie. I w tym momencie, wiesz, wyciąga latarkę i świeci ci prosto w oczy, żeby sprawdzić reakcję źrenicy, nie? Tak, no, nie uderzył pan bardzo mocno głową, więc może faktycznie. A jejku, no dobrze. Zaraz wrócimy do pana, panie Sal, pan tutaj na razie leży. Te wyniki badań, panie Sal, są strasznie... My jeszcze raz będziemy pobierali krew, żeby sprawdzić, co jest, bo strasznie dziwne wychodzą. Nie takie, jakie powinny być. Nie da się ich jakoś sensownie odczytać generalnie, więc zaraz coś przyjdzie pobrać jeszcze krew. Tak. Nasze środowisko jest dosyć specyficzne. A ja lubię myśleć o sobie, że jestem oryginalny. Jak każdy. I zamykając tą storę, jak każdy, jednak oryginalność nie zawsze równa się użyteczności. Tak z przekąsem trochę mówi i odchodzi. Kolejny raz drzwi się zamykają.
oficjalnie, a będę musiał tutaj zostać. No skoro masz takie problemy z nogą, to co robimy z tym panem? Na zewnątrz muszę pojawić się w przebraniu. Pytanie tylko, co zrobimy z Wiktorią. Pomysły mam dwa. Albo ją tam zamkniemy. Albo sprawimy, że sama nie będzie chciała stamtąd wyjść. Wskazuję na tą salę, gdzie jest operacja. Czyli albo coś popsuje się z zamkiem, albo ktoś popsuje się na tyle, bo operacja trwała wystarczająco długo. Ile potrzebujesz czasu? Dużo. Dużo. Na całą tą operację związaną z odlotem Richarda. Dużo. Zdecydowanie. Ale tym się jeszcze nie przejmą. To dopiero za 3 dni. Najpierw Pontiac. Wątpię, żeby to był dobry pomysł, żeby próbować zrobić to naraz. Chyba, że Mason naprawdę poczuł ze krwi. Panie Reed. Nie czuję się dobrze w takich sytuacjach. Nie jest to moją ekspertyzą. Nie, mamy też Katarinę, więc... Pytanie, czy Eleonora będzie mogła nam w tym jakoś pomóc teraz? Skoro mam dużo znaczności u Hasada. Teraz ona jest... Ona pewnie będzie w stanie ruszyć się pewnie z łóżka nawet dłużej niż wasza dwójka. To prawdopodobne. Ale powinniśmy coś z tym zrobić. Ale jeżeli chcemy teraz ich wykorzystać, to musimy zaplanować im coś, co łatwo połknął. Coś, co będzie warte się tej gry. Bo teraz, jeżeli Pontiac przeżyje, to zostaną jego wasalami. Zgodzą się na to? Nie wyczytywałem się w emocje w Lemryce w stosunku do tego, tylko... Czy w ogóle będzie w stanie kooperować z nami, żeby pójść do Katariny. Więc nie mam pewności. Ale patrz, wydaje mi się, że są dosyć naiwni. No tak, bo wierzyli w tą bajkę z Harbananami. Otwierane drzwi. Cięższe kroki. To chyba nie jest Wiktoria. Ale po chwili ktoś stuka w tą waszą zasłonkę. Proszę. Przepraszam. I słyszycie głos Michela. Michel Lemra. Słyszałem, że sporo się u was wydarzyło i chciałem zerknąć, czy wszystko jest w porządku, ale widzę, że nie do końca. Posłuchaj mnie, Michel. Próbowaliśmy przeciwstawić się Harkonnenowi, tak to się skończyło. Rozumiesz, co ci grozi? Tak, wiem. Każdemu z nas to grozi. Nie. Chodź tutaj na chwilę. To nie jest coś, o czym mogę ci powiedzieć głośno. Zbliż się, proszę. Też chciałem z wami porozmawiać na pewien temat. To w takim wypadku prawem gościnności zaczynaj, proszę. Zerknął jeszcze na zewnątrz. Popatrzył w stronę tej zamkniętej sali, gdzie świeci się teraz taki napis nie wchodzić, że prawdopodobnie po prostu dłużej ktoś już tam zostanie. A pan Mason... Dobrze kojarzę sytuację, która miała miejsce niedawno pomiędzy nami a panem Arią, prawda?
Tak, kojarzę. Tak, bardzo... On się uśmiecha tak perfidnie strasznie w tym momencie. Bardzo nie podoba nam się sytuacja, w jakiej nas postawił. No też. Więc moglibyśmy kooperować w tym temacie. Może jesteśmy małym rodem, ale dumnym. Tak patrzę po towarzyszy i wydaje mi się, że kooperacja jak najbardziej będzie przyjemna. Myślę, że... O, zdecydowanie. Tak wielkiego człowieka naprawdę ciężko jest sprowadzić do parteru. Pytanie, ja bym chciał wyczytać z niego, czy on przypadkiem też nie dostał tej propozycji, czy ktoś mu nie złożył obietnicy, że ej, jak zabijesz Pontiaka, no to damy ci głos w Landstradzie. Czy to, on ty przyszedł tak... Oni, poczekaj sekundę, muszę zobaczyć. Muszę z was inicjatywy, czy coś go popchnęło w tym kierunku. To jest nowy ród, tak. Nowy ród, natomiast wy jeszcze nie jesteście za... Dobra, oni nie potrzebują głosu w Landsradzie. W sensie to jest nowy ród, to jest nowy ród, ale zalegalizowany. Wy jesteście nowym rodem też, ale nie zaakceptowanym jeszcze. Więc oni nie potrzebują stricte głosu w Landsradzie. Ale jeżeli chcesz go przeczytać, nie ma problemu. Proszę cię bardzo, stopień trudności... Ja dorzucę do pieca. Stopień trudności 3. Dobrze. Zużyję sobie dwa zagrożenia, żeby... Tym człowiekiem. Mm-hmm. My tutaj kręcimy tą bajkę wokół niego, więc chciałem to rzucić z władzy. Nie będę dokupował kości. I użyję oczywiście empatii do tego. Mm-hmm. A, o jeden za każde dwa. No dobra, dobra, jasne. Proszę bardzo. Stopień trudności 3. Czy to już rzuciłeś, tak? To jest to? Mhm, tak. Okej, okay. 4 wyrzuciłeś, jeden impecik wpada do puli. Ty zużywałeś impet jakiś, nie? Nie zużywałeś, nie, dobra. Dobrze, 4 wyrzuciłeś, stopień trudności był 3, jeden impet wpada do puli, ja mam 6 zagrożeń. I powiedz mi, co chcesz wiedzieć? Czy ktoś go popchnął, czy ktoś mu coś zaoferował, żeby z nami współpracował, czy sam to wymyślił? Wiesz co? W sensie podejrzewam, że Harkonnen może, chociaż to byłoby dziwne, to... ale musiał być naprawdę dobrym graczem, żeby Harkonnen go tutaj przywiódł. Znaczy nie, ja myślę, że to może, że to jest możliwe. No. Wiesz, jakby, że gra na dwa fronty, żeby się ubezpieczyć, że jak nie my, to oni. To jest możliwe. Masz takie przeczucie, że Harkonnen może chce się ubezpieczyć tym zagraniem, że wam to zlecił, ale chcę być pewien, więc zleca to też komuś innemu, a skoro macie zbieżne cele, to jakby to podwaja po prostu sobie szansę na to, że temat zostanie dowieziony, nie? Oczywiście Michel wam tego nie powie, ale możecie to wyczytać z niego, że tak, ktoś mu złożył ofertę. I wprowadził mu jakby może podświadomie trochę ten element gdzieś, żeby, że jak to tak? Duma rodu? Że wy macie być jakimś podnóżkiem kogoś? Sam, chciałeś coś powiedzieć? Nie? Panu Michelowi? Muszę przyznać, że jestem mocno zaskoczony tym, z czym do nas przychodzisz, przyjacielu, i prawie że zabrakło mi języka. Trzeba przyznać, że Lebra to faktycznie bardzo dumny ród, skoro tak wysoko chcecie mierzyć.
Czego byś oczekiwał w ramach tej współpracy? Patrzy w tym momencie tak na, wiesz, na twoją nogę, patrzy na głowę Masona. Widzisz, że Hazard jest cały, więc może to go odrobinie napawa optymizmem. Cóż, miałem pewien plan, jak to przeprowadzić. Wiem, że pan Arya lubuje się w tytoniu. Są różne. I patrzy w tym momencie na Haseda. Wiem, że sprowadzacie, bo raczej macie zamiar produkować i medykamenty, i drugą stronę tego medalu. Więc podrzuca wam może tak podświadomie po prostu to, znaczy inaczej, świadomie podrzuca wam to, że chce go otruć, tylko w taki sposób, żeby po prostu to się powiodło i żeby nikt go nie uratował. Bardzo pan Arya lubuje się w tytoniu, szczególnie tym egzotycznym. A tak się składa, że ja jestem całkiem zmyślnym. Nie powiedziałbym, że artystą, ale lubię tworzyć różnego rodzaju małe, drobne wynalazki. I zupełnie przypadkiem mam identyczną fajkę jak pan Arya. Drzewo chyba nowe. Piękna robota. Czyli wystarczy tylko podmienić jego fajkę i zaplikować tytoń. Szukam po prostu odpowiedniego tytoniu, który by pasował do tak wspaniałej tutaj fajki, tak? Tak, dokładnie. W 100% oddać smak i jakość tego produktu. Tak, zniewalający. Zaparło dech w piersiach. A kto ma wykonać tą trudną robotę? Tą najbardziej ryzykowną. No cóż, patrzę przez chwilę na Sala. Liczyłem, że najbardziej... I o to się nie musi pan martwić. Przyjacielu, Michel. Niech cię nie zwiedzie moja kondycja. No cóż, doliczyłem na waszą pomoc w tej kwestii. Nie jestem tak sprawny ruchowo. Chociaż w tej chwili może mógłbym wystartować w maratonie. Nie wiem, jak pan, panie Sal. W każdym razie wystarczy podmienić. Mógłbym wyciągnąć na drobną pogawędkę. Gdzie trzyma zwykle Arya tą fajkę? W swoim pokoju? Przy sobie? Cóż, ponieważ fajka ma to do siebie, że po paleniu lubi sobie odpocząć. Wtedy nie traci swoich właściwości, nie rozsycha się, nie chce wchodzić w szczegóły. W każdym razie zazwyczaj zostawia ją z moich obserwacji w swoim pokoju. Na biurku. Wystarczy podmienić ją. I myślę, że temat mamy z głowy. Jest jedna rzecz, której będziesz musiał nam pomóc. Ja zajmę się podmianą. Będziesz musiał zapalić fajkę z Pontiakiem, żeby uśpić jego czujność. Być może któryś z moich przyjaciół ci w tym pomoże. Może zrobicie z tego jakieś spotkanie dyplomatyczne, nie wiem. Nawet powinniśmy zrobić spotkanie dyplomatyczne z panem Arią, jako żeby omgadać się na szczegóły. Na przykład polityczne. Zupełnie najlepiej byłoby tak, żeby świadków nieco więcej. Nie muszą być bezpośrednio przy was, ale może to w jakimś takim miejscu może się przywitać. Otwarcie. Czy dwóch.
jakie lepsze miejsce, jak nie jeden ze wspaniałych ogrodów naszego gospodarza, gdzie pełno gości sobie się przechadza i służba. Ryzyko tak, pojawi myślę, się że... wtedy, kiedy mi się... Więc... Przerwało. Tego czasu... Kiedy mi się ryzyko co? Ryzyko pojawi się dopiero wtedy, kiedy mi się uda. A do tego czasu... Nie macie się czym martwić. No, to myślę, że temat mamy całkiem dobrze dograny. Ile potrzebujesz czasu, Cesar, żeby przygotować specyfiki i być na tyle w ruchu, żeby móc to wykonać? Dziś wieczór. Jest wieczór. Dziś wieczór. Czyli niech minie trochę czasu. Pozwól mi pocierpieć milczeniu. I będę potrzebował odpocząć. To w takim razie nie męczę. A i Hased, myślę, że ty byś siedział najbliżej niego w tym momencie, jeżeli on by tam przyszedł. On kładzie tuż obok ciebie. Może na łóżku, może na twoich kolanach gdzieś położę takie małe, czarne pudełeczko. Ja tak tylko po prostu... Proszę nie zgubić. Tak, w środku jest faktycznie pięknie wyglądająca fajka, która nie wygląda na zupełnie nową. Ona jest przepalona. Proszę nie zgubić i nie dotykać za bardzo. Oczywiście. Tak już ustalimy jakiś czas spotkania. Myślę, że będziemy w kontakcie. Tak. Czekam na kontakt w takim razie. Myślę, że jutro rano może się pan spodziewać. Uśmiechnie się. Zasunie zasuwkę. Do widzenia. I wychodząc stamtąd mówi głośniej: powrotu do zdrowia, panowie, powrotu do zdrowia. I wychodzi, zamyka drzwi. Mason. Husad. Pozwolę sobie skonsultować z wami mój plan, żeby później nie pojawiały się jakieś komplikacje. Na przykład, żeby nikt nie musiał spadać ze schodów. Lemra musi umrzeć. Bo nas oskarży. To pewne, że będzie nas szantażował. Tak. Ja też będę musiał zabrać. Tak. Nie, może nie. To już będzie zależało od ciebie. Pójdę do pokoju Pontiaka. Któryś z was go tam przeprowadzi. A ja mu powiem o tym, co ma się stać. Pokażę mu tą drugą fajkę i powiem mu, jak będzie wyglądało poranne spotkanie. Poproszę go, żeby tą drugą fajką, tą nową, poczęstował Lemę. Mam nadzieję, że Pontiak będzie na tyle głupi, że nie pomyśli, że jego też już zatrudnił. Więc twoim zadaniem, Mason, jeśli chciałbyś na to popatrzeć, to będzie tylko nie dać się namówić na wypalenie. Albo mieć swoją fajkę. To czy się brzmi to trochę osłania nas. Pokazuje, że to my mogliśmy być w to zamieszanie całkowicie. Więc myślę, że dobrze było, żebym też trochę wypalił. Pokazuje, że jesteśmy w to zamieszani, ale że wybieramy świadomie najlepszą stronę. Czy stajemy po stronie tego, kogo wasalem chcemy zostać? Myślę, że żeby Arya nie był zdziwiony tą wizytą, powinniście go nie uprzedzić. On powinien znać plan w tych zrębach, które są niezbędne do tego, by go zrealizował. Powinien wiedzieć, że ktoś źle mu życzy. Powinien wiedzieć, kto to. I że my w ramach naszej
Dobrej woli. Lojalności. Lojalności. Zadbamy o to, żeby nic mu się nie stało. Że będzie mógł spojrzeć w oczy temu, kto na niego nastaje. Myślę, że to powinno człowieka takiego jak Pontiac upewnić w tym, że warto z nami współpracować. No sprawa. Podendę potrzebował w takim wypadku kilku rzeczy z naszego statku. No co miałem przy sobie, już się skończyło. No to zaraz wam, zaraz ci przyniosę, tylko po prostu przygotuję. Bardzo ważne jest, żebyście zadbali o to, żeby Ari Pontiacowi została natychmiast udzielona pomoc. Najlepiej, żeby żaden z was tej pomocy nie udzielał. Podam mu taki specyfik, że w momencie, kiedy ktoś zacznie naciskać jego płuca, by wdusić w nie powietrze, stanie się coś dokładnie odwrotnego. I tak naprawdę to nie my zabijemy Arię Pontiaka. Słabe serce nie wytrzyma. Tak myślę sobie, kto będzie już tam, kto będzie pewnie najszybciej tą pomoc medyczną mu dawał, czyli prawdopodobnie Wiktoria, która może przelecieć bardzo szybko. Myślałem raczej o jakimś gwardziście, ale... Strażniku? To będzie najwyżej... Nie, tak na... No bo to Mason to pomyślał, więc ja tak na poziomie meta mówię, że myślałem o jakimś gwardziście, ale jakby tak się stało, to byłoby fajnie, aż smutno. Tak, byłoby smutno. No byłoby smutno. Trochę byśmy byli chujami, no ale... Czy chcemy, żeby ktoś konkretny brał udział jeszcze w tym spotkaniu? Jakiś inny? Ja już zostawiam wam. Jakiegoś innego rodu? Ktoś z gildii może? Jako neutralny negocjator? Że byłbym w stanie pociągnąć za kilka sznurków i poprosić jednego z mniej... No właśnie teraz tych asociacji. Nie. Nie jakiegoś tam. Leonora. Ewana. Ewan nie jest z gildii. Ewan jest z Oriatu. A ja myślałem, że Ewan jest przedstawicielem. On jest politykiem. On jest politykiem po prostu. Politykiem. A, okej. Ale może on, w ogóle jego obecność nie jest złym pomysłem. Chociaż wtedy nie będziemy mogli rozmawiać o organizacji. Więc nie, wydaje mi się, że nie. Zresztą, bo jak widzicie, jak mijałem go wychodzącego stąd, to wyglądał tak, że właśnie nie nadaje dlatego. Się do żadnych dyskusji aktualnie. Właśnie dlatego. Liczyłbym na jego impulsywność i na to, że on pierwszy rzuci się do pomocy. Jak ty się z tym czujesz, Hasa, żeby go zaprosić? To jest jednak twoja znajomość. To prawda. Mówiąc nieco oględnie, to twoje zasoby, które mamy zamiar złożyć w imię lepszego dobra. W tym momencie wydaje mi się, że nie mam nic przeciwko temu, żeby on się tam pojawił, tylko nie wiem, czy będę w stanie go namówić do pomocy. Jeśli nie... W aktualnym stanie i nie wiem, czy to... jego impuls, czy jego... Stan psychiczny nie popsuje nam sytuacji. A co powiecie, żeby zaprosić jeszcze naszego pana przyjaciela Karniego na to spotkanie? On nam tutaj dużo bruździł. I jest naszym rywalem na rynku zbytu medykamentów. Teoretycznie tak, ale praktycznie jego obecność może utrudnić wam działanie. Jeśli czujesz się tyle pewnie, że sobie poradzisz, dlaczego nie? Natomiast odpowiadając sobie, Husat, po prostu powiedz Ewanowi, że Pontiac coś wie o śmierci Kataliny. Wtedy on tam przybiegnie sam, tak. Jeśli będziesz próbował go powstrzymać. W takim wypadku myślę, że pokrótce rozmawiam z nimi. Jego obecność może się nam przydać. Zawsze to... Trzeba powiedzieć, że dodatkowy obserwator całej tej umowy będzie na miejscu. A Karniego bym w to nie mieszał. On... Nie ma nic do ugrania w tej sytuacji, poza przeszkodzeniem nam, więc
To było zbyt trudne. Karni i Zid. Oni zapłacą w swoim czasie. Łatwiej się gniecie pchły, kiedy już się nieco urośnie i przestanie skakać między nimi. To co, ja wszystko mam ustalone w takim razie. Ja tu powiadomię w Pontiaco spotkanie, a następnie Michelle. Ja porozmawiam z Awanem i również proszę go o udział w tym przedsięwzięciu. Dobrze. Czy chcesz, żeby ty coś tam pojawi, żeby podmienić to? Nie, no, ja muszę się pojawić wcześniej w pokoju Ari i wtedy będziecie musieli zadbać o to, żeby on się ze mną zobaczył i będzie musiał wiedzieć, że będzie się ze mną widział i dlaczego. Więc to będziesz musiał mu wyjaśnić wcześniej. Tylko no oczywiście dosłownie. A może tak być. No. Natomiast trzeba będzie się jeszcze zająć Wiktorią, która mnie stąd nie wypuści tak łatwo. Nie masz usad ochoty na jakiś romans? Właściwie Hazard, nie mówiłem ci tego, ale z tego co jak rozmawiałem z panią Wiktorią, to ty jesteś spośród nas trzech najbliżej jej gustów. Czemuż jestem ulubionym pacjentem, tak? No, no proszę. Się, no. Chyba będę zazdrosny. Skoro tego wymaga nasz plan, to no, jak mógłbym odmówić? Tak, no, myślę, że nadejdzie odpowiednia chwila, to spróbuję wyciągnąć Wiktorię na jakąś miłą kolację w ramach podziękowań, jak dobrze zajmuje się wami wszystkimi, nami wszystkimi. Doskonale. Ustalone. Zadbajcie o to tylko, żeby dotarły tutaj rzeczy ze statku. No dobra, słuchajcie, moi drodzy, ja myślę, że tu sobie przejdziemy w takim razie nad stół trochę. Słuchajcie, co chcecie zrobić, tak żeby to konkretnie po kolei ustalić? Jak wy to widzicie? Co wy chcecie zrobić konkretnie? No to ustalamy spotkanie z Pontiakiem, żeby on się spotkał z Salem i temu przekazuje fajkę z trucizną. No i też przekazujemy cały plan, ja też mu to przekazuję. Później ustalamy spotkanie z Iwanem i Michelem razem z Pontiakiem już gdzieś tam właśnie w ogrodzie. Tak, żeby też byli jakieś świadkowie, czyli gwarciści. No i podczas tej rozmowy, żeby doszło do wypalenia tej fajki i żeby Pontiak myślał, że on pali tą dobrą. A wypali też trucizną. No tak naprawdę obie były złe. Żeby on wiedział, że jedna jest zatruta, a druga nie, a tak naprawdę obie są zatrute. Ustalamy to spotkanie my, Lembra, Pontiak, w kwestiach powiedzmy ugadania jakiejś umowy tego Lenna. Ewan przychodzi tam jako świadek tego wszystkiego, że był jakiś świadek z innego rodu, no po prostu zatwierdzi, że takie spotkanie miało miejsce i tak dalej. Ja co prawda myślałem, że ja się spotkam z Pontiakiem w jego pokoju, żeby nie było, żeby to się nie odbywało tutaj, tylko będę musiał się stąd wymknąć i wtedy właśnie do gry wchodzi husar, który musi wyciągnąć stąd Wiktorię. No i jeżeli uda mi się wyciągnąć Wiktorię, to spoko. A ja się wtedy przedostanę do pokoju Pontiaka. Najlepiej, żebym ja tam na niego czekał. Ale być może on będzie czekał na mnie. To już nie ma większego znaczenia. Natomiast okay, jeśli chodzi o zatrucie fajek, to ja te fajki chcę zatruć w taki sposób, żeby były zatrute innymi środkami. To znaczy fajka, którą dostanie Lemra, czyli de facto ta, którą on sam przyniósł, którą Pontiak ma przedstawić jako właśnie coś, co będzie chciał z nim razem wypalić, coś takiego, powinna mieć zatruty ustnik, wysmarowany czymś. Mm-hmm. Natomiast fajka Pontiaka nie będzie miała zatrutego tytoniu, tylko mniej więcej w 1/3 długości cybucha będzie
umieszczona substancja, że jak on jak będzie wciągał dym, to ją sobie wciągnie. Tylko z pewnym opóźnieniem. Chodzi o to, żeby najpierw była widoczna reakcja Ulemry, żeby Pontek miał takie, no i widzisz, się kurwa doigrała. A u niego dopiero po chwili, przy większej dawce, jakby pali tą fajkę. Więc trucizna Lemry będzie dosyć prosta, natomiast trucizna Pontiaka będzie dość skomplikowana. Okej, okay, okej, okay. Czyli generalnie dostarczają ci rzeczy tutaj. Hasset wyciąga Wiktorię i idą gdzieś tam na jakąś kolację w ramach podziękowania za to, co się dzieje. Sal, ty idziesz do Ari Pontiak, żeby z nim pogadać o tym, że Lemra przyszedł do was ze spiskowaniem przeciwko niemu. Dobrze, dobrze kojarzę. I tak. Lemra i Aria Pontiak idzie później na spotkanie z Masonem, Evanem i Lemrą. Palą sobie fajeczkę. Żeby tak, spojrzeć w oczy temu, kto na niego napisał, żeby przy naszej pomocy pozbyć się od razu problemu, żebyśmy mogli dowieść naszej lojalności. A tu będzie chodziło o to, żeby ta trucizna, którą dostanie, zadziałała z takim opóźnieniem, żeby wywołał u niego jakiegoś rodzaju kondycję typu, nie wiem, stan jakiś przedzawałowy albo coś takiego, który sam z siebie powinien przejść po jakimś czasie. Natomiast jak ktoś mu zacznie udzielać pomocy i sprawi, że ta krew się będzie szybciej pompowała i będzie naciskała na te buta, to no po prostu wtedy nie wytrzymają. Mhm. Okay. Będzie perfekcyjnie bezpieczny, dopóki nikt mu nie pomoże. Okej, okay, okej. Okay. No dobra. Wszystko jasne. Dobra. To plan jest ustalony. Ja myślę, moi drodzy, że zapraszamy do kolejnego odcinka, bo sesja jest finałowa, ale no cóż, dużo się dzieje. Kolejny odcinek, będziemy dogrywać to. Zostańcie z nami, zostawcie lajka, subskrypcję, napiszcie, czy było spoko, czy nie. I do zobaczenia.